szachrajka przez dzień cały oglądała materiały, oglądała, wybierała, wybór duży, a pchła mała. Czary mary, czary mary, zmień się proszę w okulary. Cześć! A co wy tutaj robicie? Czy to ładnie tak podglądać pchłę szachrajkę? Tak, tak, to ja. Przyłapaliście mnie właśnie na małym rozrabianiu. I dzisiaj jestem pchłą szachrajką w wersji wróżkowej. Tink! Ale skoro już mnie tak przyłapaliście, to może razem porozrabiamy? Co wy na to? Mam pomysł. Tink! Porobimy razem ćwiczenia z poprawnego mówienia. Zapraszam Was na krótką lekcję aktorstwa. Okej, zaczynamy. Na sam początek. Każdy aktor, żeby był zrozumiany, musi mieć bardzo dobrze rozgrzany aparat mowy. Dlatego na samym początku rozruszamy nasze buzie. Do tego potrzebne są usta, język i zęby. Dlatego porobimy teraz ćwiczenia, które mogą przypominać niektóre zwierzęta. Jakie to mogą być zwierzęta? Wiem. Na sam początek porobimy końskie ćwiczenie. Ćwiczenie pierwsze. Parskanie. Dzięki parskaniu możemy rozluźnić naszą buzię. Dlatego spróbujmy razem. Mocno parskamy. Czy ze mnie właśnie wyszedł koń? Drugim końskim ćwiczeniem może być kląskanie. Kiedy konie chodzą, wydają taki dźwięk prawie przy głusie. Spróbujmy razem. Okej. A teraz spróbujmy w szybszym tempie. I w jedną stronę. I w drugą. Okej. Myślę, że jeżeli chodzi o konika, wystarczy. Drugim ćwiczeniem może być wąż. Wąż, jak wiemy, wydaje specyficzny odgłos. Jest to oczywiście syczenie. Dlatego teraz wspólnie nabierzmy powietrza w nasze płuca i wysyczmy powietrze. Uwaga! Super! Spróbujmy jeszcze raz. I ostatni raz. Nabierzmy powietrza w nasze płuca. Chowaj się. Okej. Myślę, że kolejne zwierzątko mamy już zaliczone. A kto z Was oglądał spektakl Pchłe szachrajkę? Właśnie w naszym spektaklu jest fragment, w którym to zaproszeni goście zjedli ciasto, w którym zamiast rodzynek były nutki. A z racji tego, że były nutki, to kiedy zjedli to ciasto,
kiszki marsza im grały przy dźwiękach muzyki. I kiedy to goście usłyszeli marsza, ich kiszki wydawały taki właśnie oto dźwięk. Brum, 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 brum. Kojarzycie? Dlatego teraz wpadłam na pomysł, żeby wykorzystać fragment naszego spektaklu, żeby poćwiczyć dalej nasz aparat mowy. Dlatego teraz proszę, powtarzajcie za mną. Brim, bram, brom, brum. Teraz wy. Super. Teraz troszkę modyfikujemy i spróbujmy na prim. Prim, pram, prom, prum. Powtórzcie. Super. Teraz spróbujmy na początku z literką D. Drim, dram, drom, drum. Teraz wy. Super. Teraz spróbujmy z literką T na początku. Trim, tram, trom, trum. Teraz wy. I z literką G. Grim, gram, grom, grum. Teraz wy. Tak. Super. W takim razie robimy teraz ostatnie ćwiczenie, związane tym razem z owocem, jaką jest śliwka. Wyobraźcie sobie, że wasz język to śliwka, która wypycha całą przestrzeń tutaj wokół ust. Spróbujmy zrobić to razem. W jedną stronę owalne ruchy. I w drugą stronę. Super! Myślę, że jesteśmy gotowi, żeby przejść do kolejnej części naszych ćwiczeń. Do zobaczenia! Halo! No muszę przyznać, że zabawa z wami to czysta przyjemność. Jesteście wyjątkowo pracowici. Dlatego teraz, skoro już rozgrzaliśmy nasz aparat mowy, możemy wspólnie przejść do trudniejszego etapu, jakim jest powtarzanie trudnych wierszyków. Zróbmy tak, że ja na początek będę czytać, a następnie wy będziecie powtarzać całość zdania. Co wy na to? Nie słyszę. Co wy na to? Super! W takim razie zaczynamy. Pierwsze. Podawała baba babie przez piec malowane grabie. Teraz wy. Drugie. A w puszczy piszczy puszczyk. Teraz wy. Trzecie. A może babcia w kapciach w ciapki tak tupie? Teraz wasza kolej. Czwarte. Hong Kong w Chinach, King Kong w kinach. Teraz wasza kolej. Piąte. Kurkiem kranu kręci kruk, kroplą tranu brudząc bruk, a przy kranie, robiąc pranie, królik gra na fortepianie. Wasza kolej. Szóste. Waży żaba smar,
pełen smaru gar. Z wnętrza gara bucha para, z pieca bucha żar. Smar jest w garze, gar na żarze, wrze na żarze smar. I ostatnie, tym razem o pchle. Na peronie, w poroninie, pchła, pląsała na pianinie. Przytupnęła, podskoczyła i pianino przewróciła. Brawo, 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 brawo! Naprawdę jesteście cudowni! Kochani, to już na dzisiaj koniec naszych wspólnych zmagań z poprawnym mówieniem. Już niedługo zobaczymy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia! Pła, szarajka, ta pła, ma, da, da, da.